Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Przychodzę dzisiaj do Was z wieloma bardzo cienkimi książkami. Nie będą to zatem bardzo obszerne recenzje, bo też nie chciałabym spoilerować treści, ale też o każdej z tych książek chciałabym opowiedzieć parę słów czy też parę zdań, abyście wiedzieli, czy chcecie je przeczytać w przyszłości, bądź też może sobie odpuścicie lekturę. Zaczynamy. Pierwsza książka, jaką tutaj mam, to jest chyba najcieńsza pozycja ze wszystkich. To taka mała kolekcjonerska książeczka Triest Central Jarosława Rudisza, czeskiego pisarza. I jest to książka, która mogłaby być jednym dodatkowym rozdziałem w jego ostatniej książce, czyli Ostatnia podróż Wittenberga. Powiedziałam ostatniej książce, ale to nie jest prawda, ponieważ to jest ostatnia książka, którą ja przeczytałam, a właśnie w tym tygodniu dostałam nową książkę tego autora, więc to zdanie, które powiedziałam, już się zdążyło zdezaktualizować. Triest Central. To jest książka, w której mamy tych samych bohaterów, co w Ostatniej podróży Wittenberga, czyli Wittenberga, 99-letniego staruszka, miłośnika kolei oraz miłośnika Austro-Węgier oraz jego opiekuna, który wraz z nim podróżuje pociągami po Europie. I oni docierają do Włoch i tam, na południu Włoch, Wittenberg zaczyna opowiadać o jego poprzedniej podróży w tamte rejony, którą odbył ze swoją chorowitą żoną. To jest taki, tak jak powiedziałam, dodatkowy rozdział. Ta książeczka jest dodatkowo ilustrowana. Z tego, co wiem od wydawcy książki, ten dodatkowy rozdział w Czechach uznawany jest za takiego białego kruka, że ludzie bardzo chcą go mieć, bardzo chcą go sobie postawić na półce. Więc być może w Polsce też zyska taki status w przyszłości. Kolejna książka to też czeski pisarz, a tak naprawdę czeski aktor podobno, Zdenek Szwerak, który napisał kilka opowiadań oraz jeden wiersz, który kończy ten tomik opowiadań. Co to za opowiadania? Sądziłam, że będą bardziej śmieszne. Jakoś tak kojarzyłam sobie, że ten mężczyzna jest komikiem i będzie pisał na śmiesznie, ale niekoniecznie tak jest. Nie każde opowiadanie jest zabawne. Mamy tutaj też opowiadania poważne, które niosą ze sobą jakieś przesłanie. Bardzo piękne opowiadanie jest o psie, gdzie właściciel chorowitego psa dokonuje dość podłego czynu, aby do tego psa dotrzeć na czas i podać mu zastrzyk. Fajne jest opowiadanie kryminalne, w którym mężczyzna bada zbrodnię sprzed lat, w której posądzony o morderstwo oraz kradzież był jego wujek. Fajne jest też opowiadanie o mężczyźnie, który próbuje poderwać pewną kobietę, byłą żonę i matkę dwójki dzieci i wyrzeka się dla niej bardzo wielu rzeczy, żeby tylko móc dokonać spełnienia z nią w łóżku. Ona jest bardzo wymagająca, a on poddaje się tym wymaganiom jak taka owca prowadzona na rzeź. Myślę, że jeżeli lubicie czeską literaturę, to warto po to sięgnąć, ponieważ to opowiadanie, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze się czyta i w zasadzie podobało mi się to, że każde z nich jest inne i opowiada o czymś innym. Teraz mam książkę dla dzieci, może dla młodszej młodzieży. Mój wyjątkowy tydzień z Tessą napisała Anna Wolc. I jest to bardzo ciekawa książka, przy której często się uśmiechałam i która naprawdę sprawiła, że miałam bardzo przyjemny wieczór. Ta książka opowiada o dwójce dzieci. Oni się poznają w miejscowości wypoczynkowej. Dziewczynka w tej miejscowości zamieszkuje. Chłopiec przyjechał z rodziną na wakacje. Ale jego brat złamał nogę, więc chłopiec tak naprawdę snuje się sam i szuka sobie znajomych. Zaprzyjaźniają się czy kolegują się z tą dziewczynką i okazuje się, że Tessa ma pewien plan, który wspólnie realizują. Chłopiec bardzo długo nie wie, o co chodzi w tym planie,
ale potem się domyśla, to jest plan, aby poznać swojego ojca. Tessa bowiem wychowywana jest tylko przez matkę. Matka nigdy nie powiedziała jej, jak nazywa się jej ojciec i kim jest jej ojciec, ale dziewczynka, szperając w jakichś tam szpargałach, znajduje pewien dziennik, pewien dokument, w którym udaje jej się odnaleźć imię i nazwisko swojego ojca. Gdy już wie, kim jest jej ojciec, robi bardzo misterny plan, aby ściągnąć go do tej miejscowości, by móc go poznać, by móc go obejrzeć z bliska i zobaczyć, czy chce mieć takiego ojca. Czytajcie, jest to fajna książka i dla dorosłych, i dla dzieciaków. Takich dzieciaków myślę 10+, ponieważ chociaż książka jest cienka, to jest w niej dość dużo tekstu. Tak wygląda, jest mało ilustracji. I kolejna książka to Urugwajka Pedra Meirala. To jest książka o zdradzie. W tej książce zdrada gra pierwsze skrzypce. Ta historia wydaje się prosta i wydawało mi się, że ona ze mną długo nie zostanie, ale ja Urugwajkę przeczytałam naprawdę kilka dobrych miesięcy temu i do tej pory dość dobrze pamiętam, co w tej książce się działo i potrafię przytoczyć krok po kroku kolejne wydarzenia. Ona opowiada o mężczyźnie, który jest chyba pisarzem, mieszka w Buenos Aires i oczekuje na dość duże pieniądze. Pieniądze, które pozwolą mu spłacić długi, jakie zaciągnął u swojej partnerki czy też żony i które pozwolą mu przeżyć kolejne miesiące. To pieniądze za jakieś tam pewnie wydawnictwa. Ale sytuacja polityczna czy gospodarcza jest taka, że on nie może dostać przelewu na konto, nie może też dostać pieniędzy przekazem pocztowym. One by zostały mu zabrane, czy też byłoby to w jakiś sposób nielegalne. Wobec tego musi udać się do Urugwaju, leci tam samolotem, żeby odebrać pieniądze w gotówce i żeby te pieniądze przewieźć do domu, też pewnie poutykane gdzieś w bagażu. Ale kiedy tam dolatuje, wpada mu w oko pewna młoda dziewczyna i tak bardzo mu zawraca w głowie, że przestawiają mu się priorytety. Głównym priorytetem dla niego jest to, żeby się z nią przespać. I wszystko inne zostaje zepchnięte na dalszy plan. Przede wszystkim lojalność w stosunku do swojej partnerki. Po drugie także pieniądze i bezpieczne wydostanie się z Urugwaju z tą gotówką. On wszystko stawia na jedną kartę i tak naprawdę jak ćma do ognia leci za tą dziewczyną i próbuje ją zdobyć. Czytajcie tę książkę, ponieważ ona kończy się w sposób dość zaskakujący i naprawdę zostaje na długo w pamięci. Teraz mam powieść polskiej autorki. To chyba była w ogóle pierwsza powieść Marty Dzido, Ślad po mamie. To jest kolejne już wydanie tej książki. I to jest opowieść o dziewczynie, która niedawno zdawała maturę, jeden przedmiot zawaliła, a zawaliła go dlatego, że tuż przed maturą dowiedziała się, że jest w ciąży. I ta ciąża absolutnie jej nie jest po drodze. Tym bardziej, że nie ma jakiegoś takiego silnego wsparcia ze strony mamy, która jest zajęta własnym życiem, swoim partnerem, zostawiła tej dziewczynie i tej swojej nastoletniej córce mieszkanie i sama wyprowadziła się do swojego nowego partnera. I ta dziewczyna tak naprawdę musi sobie radzić ze wszystkim sama. I z tym chłopakiem swoim, którego już dłużej tak naprawdę nie chce znać. I także z tą aborcją, na którą się ostatecznie decyduje, oraz ze wszystkimi jej konsekwencjami. Do tego jeszcze jej towarzystwo, w którym się obraca, też nie jest wspierające. I pojawiają się tutaj takie wątki, jak na przykład nadużywanie alkoholu, czy też ćpanie narkotyków różnego rodzaju. To jest książka bardzo smutna. Smutna przede wszystkim dlatego, że ta główna bohaterka wzbudza naszą sympatię. My chcielibyśmy, żeby życie ułożyło jej się jak najlepiej, ale pewnie zanim do tego dojdzie, to ona musi przejść przez takie swoje własne piekło. Piekło, które no częściowo sama sobie zgotowała.
Także jeżeli nie znacie tej powieści Marty Dzido, Ślad po mamie, to myślę, że warto do niej zajrzeć. Tym bardziej, że tak jak wszystkie książki, o których dzisiaj mówię, jest to taka książeczka, którą przeczytacie w jeden wieczór, czy też w jedno popołudnie gdzieś na leżaku wypoczywając. Następna książka to polsko-irański autor, mam nadzieję, że nie mylę, Ashan Rida Hassan, nie wiem, czy dobrze wymówiłam nazwisko, napisał powieść Powrót Orfieja. I powiem Wam, że to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Ja po opisie sądziłam, że będzie to kwękanie, stękanie jakiegoś tam mężczyzny w średnim wieku, który przeżywa kryzys wieku średniego, być może zatapiając swoje smutki, żale, niepokoje w wódce czy innych używkach i generalnie użala się nad sobą. Okazuje się, że główny bohater jest trochę młodszy niż osoba, która miałaby prawo przeżywać kryzys wieku średniego. I ten główny bohater, Emil, od zawsze, od dziecka był trochę inny. Trochę bardziej wszystko przeżywał, był trochę bardziej melancholijny, trochę mniej garnął się do ludzi niż jego rozrywkowy starszy brat. I kiedy w wieku tam 20 paru, 30 lat rzuca go dziewczyna, odchodzi od niego dziewczyna, on pogrąża się w depresji, w stanach lękowych, także w agorafobii. Wszystko tak naprawdę na niego spada, ale Emil radzi sobie z tym w sposób nadzwyczaj optymistyczny. To jest książka, przy której wiele razy się uśmiechałam. On doskonale opowiada o życiu Emila. On, czyli autor, doskonale opowiada o życiu Emila, o tym, co Emil robi, o tym, jak Emil rozmawia z poznaną przypadkowo dziewczyną, rozmawia z nią przez telefon i opowiada o swoim życiu. Jeżeli lubicie tego typu książki, koniecznie przeczytajcie. To jest chyba książka, którą najbardziej polecam z całego dzisiejszego zestawienia, Powrót Orfieja. Zapiszcie sobie, bo warto to przeczytać. Tak naprawdę opowiada o naszym życiu, o tym, co może nas spotkać. Nigdy nie wiemy, kiedy, czy w ogóle spadnie na nas depresja, czy jakieś inne stany lękowe. I to pokazuje, że z tym da się żyć. To życie nie jest może lekkie, miłe i przyjemne, ale to jest życie, które można zaakceptować i jakoś ograć. Także czytajcie koniecznie. Mam jeszcze tutaj taką śmieszną książeczkę, zupełnie nietypową. To jest Haruki Murakami, czyli japoński pisarz, bardzo dobrze znany w Polsce, pisarz, który ma ogromną rzeszę fanów u nas. Ale to nie jest powieść, ani to nie jest zbiór opowiadań, lecz takie eseje czy też felietony, dla których punktem wyjścia są koszulki, które posiada w swoich zbiorach autor. Koszulki, czyli t-shirty z różnymi napisami, z różnymi obrazkami. I autor opowiada przy okazji omawiania tych koszulek o rzeczach, które go w życiu interesują. Czyli na przykład whisky, muzyka, kupowanie płyt, szperanie w sklepach płytowych, ale także szperanie w koszach z tanimi koszulkami. Opowiada trochę tutaj o sobie, więc jeżeli ktoś jest zafascynowany postacią tego autora, dzięki tej książce może go trochę lepiej poznać. Czyta się też bardzo szybko, ponieważ praktycznie na co drugiej stronie mamy zdjęcie kolejnej koszulki. Co dla mnie było bardzo śmieszne, to, że Murakami mówił, że w większości tych koszulek w ogóle nie chodzi, trzyma je, bo ma do nich sentyment, ale z różnych względów nie chce ich zakładać, bo na przykład, kiedy mają na sobie jakiś wizerunek zwierzęcia, to nie chce, żeby ktokolwiek go zaczepiał na ulicy i zagadywał, hej, masz fajną koszulkę z kotkiem. Albo jeżeli na przykład reklamują jego książki, bo też takie ma, no to wiadomo, nie chce być chodzącym słupem reklamowym i polecać swoje powieści. Więc myślę, że można to przeczytać. Nie zmieni to waszego życia, ale jeżeli lubicie tego autora, to jak najbardziej. Teraz mam książkę skierowaną dla młodszego czytelnika i jest to Od stóp
do głów, ilustrowany elementarz ciała. I teraz uwaga, kto jest bardzo nerwowy, to niech zamyka oczy, bo chcę Wam coś pokazać. Tutaj mamy taką nakładkę i gdy ją zdejmujemy, pojawiają się golasy. To jest książka, jak nazwa wskazuje, ilustrowana i ona opowiada bez żadnej sensacji, w sposób taki bardzo merytoryczny, o ludzkim ciele, o tym, jakie mogą być ideały piękna, o tym, że ciało jest naszym domem i jak powinniśmy o nie dbać, czym różnią się dziewczynki od chłopców, jakie choroby mogą trawić ciało czy też skórę, co nam daje makijaż, jaka jest mowa ciała. Jest też tutaj, przez całą książkę pojawiają nam się zdjęcia takiej, czy rysunki przedstawiające fotografię rodzinną, pewnej rodziny. I co jakiś czas one się zmieniają. Pojawiają się na przykład nowe osoby w tej rodzinie, czyli żony bądź mężowie członków rodziny. Pojawiają się dzieci, pojawiają się ciąże, ktoś na przykład się starzeje, później ktoś ubywa. Jest to naprawdę bardzo fajnie pokazany taki cykl życia, który uświadamia nam, co robi z nami upływ czasu. Także jeżeli macie jakiegoś dzieciaka w wieku kilku lat, może 10, może trochę więcej, który już zaczyna interesować się takimi pytaniami, to jest naprawdę bardzo fajna pozycja, która sprawia, że z większą łatwością akceptujemy zmiany, które zachodzą w naszym ciele. Także warto to mieć. I ostatnia książka. Książka, którą dostałam od Narodowego Centrum Kultury i ona mi się bardzo spodobała. Jest to Sztuka Dwudziestolecia. Napisana jest w taki sposób, że pokazuje różne dziedziny sztuki, na przykład rzeźbę, plakaty, malarstwo olejne, projektowanie mebli, czy też komiksy i ich największych przedstawicieli w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Jest bardzo bogato ilustrowana. Już Wam pokażę trochę w środku. Ale co najfajniejsze według mnie, to, że po każdym rozdziale mamy możliwość sprawdzenia się w danej dziedzinie sztuki. Czyli na przykład możemy zaprojektować plakat, możemy zaprojektować mebel, możemy wyrwać kartkę, wyciąć, uzupełnić, pomalować. Świetna rzecz, gdybym uczyła plastyki w szkole, na pewno bym to wykorzystywała. Ale też zastanawiam się, czy nie zabrać tej książki sobie do pracy, bo czasami na jakichś zastępstwach czy na jakichś lekcjach, gdzie trzeba kogoś zająć, może mi się to przydać w liceum. Jest to fajnie napisane językiem takim zwykłym, który zrozumieją nastolatkowie. I tak jak powiedziałam, też mamy mnóstwo ilustracji, które pozwalają nam zobaczyć na własne oczy to, o czym pisze autorka Katarzyna Nowakowska-Sito. To jest autorka tej książki. Także jeśli nie znacie, to polecam. Widziałam, że Narodowe Centrum Kultury ma więcej książek z tej serii o różnych dziedzinach sztuki. Także myślę, że warto się zainteresować. I to by było na tyle. Tych książek było chyba 9. Mam nadzieję, że udało mi się namówić Was do przeczytania którejś z nich. Jeśli tak, koniecznie dajcie znać. A jeśli już znaliście wcześniej którąś książkę, to też napiszcie, co o niej sądzicie, czy macie podobną opinię do mojej. Pozdrawiam Was serdecznie i za chwilę zaczynam nagrywać film o bardzo grubych książkach, czyli czekajcie, niedługo będzie na kanale. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.